Czy masz świadomość? W ostatnich latach bankowości miało miejsce wiele zwolnień grupowych. W bankach, w których istniały organizacje związkowe, strona pracownicza była w stanie wynegocjować godziwe odprawy. Tam, gdzie ich nie było, przykładem może być Getting Noble Bank, odprawy były na najniższym poziomie dopuszczalnym przez prawo, a więc wynosiły równowartość 3 pensji lub były niewiele większe. Dla porównania związki zawodowe w Santanderze wywalczyły 15 pensji ponad minimum ustawowe. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek Czy masz świadomość podcastu w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment wywiadu z Mariuszem Ławnikiem pod tytułem Rada ma dla pracowników znaczenie. Wywiadu, który ukazał się na stronie www.radypracowników.info. Dzisiaj pan Mariusz Ławnik, członek Rady Pracowników w mBanku, jest naszym gościem, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry panie Marku, panie Mariuszu, przepraszam. Dzień dobry panie Rafale, witam. Panie Mariuszu, proszę powiedzieć, jak pana taka działalność, ja wiem, no, taka propracownicza rozpoczęła się w mBanku? No, to już ponad 2 lata, to był kwiecień 2019 roku. Kolejna kampania wyborcza w wyborach do Rady Pracowników, bo pół roku wcześniej były takie wybory uzupełniające, bo były 2 wakaty w Radzie Pracowników na 7 miesięcy jakby przed końcem kadencji poprzedniej Rady, tak, bo kadencje są 4-letnie, to jakby to było takie pierwsze moje podejście, próba, tam wtedy w tych wyborach uzupełniających się nie dostałem do Rady Pracowników. A później były te wybory w kwietniu 2019 roku i tam zaproponowałem pewne rozwiązania w kampanii wyborczej dla pracowników i no jakby od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. W sumie bardziej może powiem wprost, no, zaczęło się od tego, że nawet nie było wiadomo, kto jest w składzie Rady Pracowników. Jak już kilka lat popracowałem w mBanku, zacząłem pracę w 2014 roku, czyli tak mniej więcej po 4 latach, zaczęły mnie ciekawić coraz bardziej różne tematy z życia jakby takiego pracowniczego i na zasadzie też takich rzeczy jakby co firma dla pracowników robi, co im może dać, czy można coś lepiej dla pracowników, czy może być coś lepiej dla pracowników, tak? Mm-hmm. Był taki gorący okres, w Łodzi przenosiliśmy się do nowej siedziby, no dużo jakby nowości się działo, tak? Jasne, a dla niezorientowanych słuchaczy, jakby pan mógł powiedzieć w kilku zdaniach, co to jest Rada Pracowników? Rada Pracowników to właściwie taki organ konsultacyjny dla pracodawcy. To jest przedstawiciel pracowników, jeżeli działający na podstawie takiej szczególnej ustawy dotyczącej informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. I Rada Pracowników no jakby ma znaczenie takie, że jest w wielu różnych przepisach wskazywana, że jeżeli nie ma u danego pracodawcy organizacji związkowej, związków zawodowych, to wtedy takim organem do reprezentowania całej załogi jest Rada Pracowników. A jeżeli nie ma takiej Rady Pracowników, to jest jeszcze taka funkcja jednego przedstawiciela pracowników. No a czasami nawet niestety może nie być takiego jednego przedstawiciela, tak? No ale powiedzmy, że rady pracowników w pewnym tam momencie no, miały kilkutysięczną reprezentację, tak, w Polsce. No tak, faktycznie tak było. A ja zrozumiałem z pana wypowiedzi, że pan się zainteresował tymi kwestiami pracowniczymi w mBanku, tak. Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że jest takie ciało jak Rada Pracowników, tak. Jest ileś kadencji i właściwie do tej pory pan nic o nich nie słyszał. To o co tu chodziło? Znaczy, jakby
na zasadzie jakichś porównywania pakietów socjalnych pomiędzy firmami, tak, no bo każdy z nas ma jakichś znajomych w różnych firmach, a jakby ja widziałem, że przez te kilka lat jakby się nic nie zmienia dla pracowników, więc byłem ciekawy, dlaczego nic w tym zakresie nie jest zmieniane, tak? Jeżeli były jakieś prośby od pracowników, to jakby one nigdzie nie trafiały, jakby nie były realizowane, tak? No, nie ukrywam, że jakby też, no ja wcześniej właśnie pracowałem 7 lat w Getin Banku i moja kariera w Getin Banku zakończyła się na zwolnieniach grupowych w 2014 roku. Tak więc też byłem właśnie ciekawy tej rady pracowników, zacząłem zdobywać informacje tak na własną rękę, jak to wygląda w przepisach, tak. Też akurat mówię, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, więc no nie mam tym problemu tam z wyszukiwaniem przepisów i jakby patrzeniem od tej strony, tak. Jasne, a kiedy był taki moment, czy pan pamięta ten moment, kiedy pan pierwszy raz dowiedział się o tym, że w firmie istnieje coś takiego jak taka instytucja jak Rada Pracowników? Czy pan pamięta ten moment? Było, tak, pamiętam, jak było ogłoszenie dotyczące wyborów do Rady Pracowników. To było w 2015 roku, jak tam na wiosnę, ja byłem jakby raptem miałem tam pół roku stażu. Ja już doskonale nie pamiętam, czy tam jest taki wymóg u nas, że trzeba być pracownikiem rok albo dwa, który jakby wyklucza z czynnego prawa wyborczego, tak? Znaczy, nie, biernego, przepraszam, z bycia wybieranym, tak? Tak. Bo czynne ma się od samego tam pierwszego dnia. Ale to bierne jest właśnie, nie pamiętam, czy rok trzeba być w danej firmie, czy dwa, ale no, nie kwalifikowałem się. No i byłem ciekawy. Było ogłoszenie o wyniku wyborów. Tak. No a potem nic. Przez 4 lata nic. No właściwie po 3 latach, po 3 latach się dowiedzieliśmy, że są wybory uzupełniające, bo w tak zwanym międzyczasie dwóch pracowników, którzy byli w Radzie Pracowników, odeszli z pracy. No to też był taki tam, i oni odeszli z pracy dużo wcześniej, to nie było tak, że pracodawca tam po miesiącu od odejścia tych dwóch osób przeprowadził wybory. Nie, no to tak nie było. Tych osób już kilka miesięcy nie było i dopiero te wybory zostały no jakoś tam przeprowadzone, nie wiem, czy na prośbę tych pozostałych członków rady, że wydawało im się, że, no, że brakuje im tych osób, tak, że są tylko w piątkę, a nie w siódemkę, no bo mBank jest dużą firmą, więc jest maksymalna liczba członków Rady Pracowników zgodnie z ustawą, tak, czyli 7 osób. No i tak wtedy się właśnie tamte wybory się pojawiły. No i to było właśnie takie no, odkrywcze właśnie, że no, jakby żadnych informacji dotyczących czym się ta Rada Pracowników zajmowała i co robiła przez tę całą kadencję, no nie było, tak? Też jakby nawet nie można było zlokalizować żadnego miejsca w wewnętrznym intranecie firmy, gdzie by oni opisywali to co robili, tak? No i to był jeden z moich postulatów wyborczych, tak? Że ja dopilnuję do tego, żeby była taka informacja dostępna dla pracowników, że będzie to miejsce. No i jakby będziemy na bieżąco, regularnie przekazywali informacje, co robimy. Tak? Rozumiem. I wygrał pan te wybory, został przewodniczącym Rady Pracowników. Nie. Znaczy, miałem 6 wynik. O. Pierwszych 7 osób dostawało się do rady. No i jako tam debiutant, bo w tej radzie były już też 3 osoby, które już były drugą kadencję, tak? Wybrane. Znaczy no powiedziałem, no jakie mam wykształcenie, tak, wiedzieli już też, do czego się zobowiązywałem, więc zostałem sekretarzem, tak? Sekretarzem, tak. No jakby z tego, że no będę organizował tutaj dokumentację, będę pilnował jakiegoś tam porządku obrad, będę ogłaszał te nasze jakieś informacje i będę tam na tej
stronie w intranecie, która powstała na potrzeby wyborów, jakby też dzięki temu, że no rozwój internetu i narzędzi nastąpił, no to po prostu uzyskaliśmy taką przestrzeń wewnętrzną w intranecie mBankowym i tam zaczęliśmy właśnie, znaczy zaczęliśmy, no głównie ja, tak? Czy ma tam dostęp każdy z członków rady, no ale jakby większość wpisów no robiłem dobrze. Ja, ewentualnie czasami przewodniczący. To tutaj mi się takie pojawia pytanie, rozumiem, że przez okres poprzedniej kadencji Rady, właściwie Rada chyba nie działała, bo nie działała, można by powiedzieć. Nie pokazywała w ogóle tego, co robi, tak? Tak, nie pokazywała, więc pracownicy... Potem a ile się dowiedziałem, że M-Bank, pracowali, tak. Ile mBank zatrudnia pracowników? No teraz już... No, wtedy ponad 7 tysięcy, teraz ponad, teraz, a teraz już mniej, no ostatnia jasne. Była informacja 6600. No dobrze, a i pan jakby kandydował, dostał się pan do Rady Pracowników, czy pan mógłby wymienić jakieś trzy takie zmiany, działania, które faktycznie wprowadzały różnicę, jeśli chodzi o działania tej rady, w której pan był członkiem, a działania poprzedniej rady, a właściwie nie działania poprzedniej rady. To jakie trzy działania, zmiany by pan wymienił? Nie wiem, czy ta poprzednia rada tak regularnie się spotykała ze sobą, ale tu wprowadziliśmy regularność spotkań minimum raz w kwartale, a tych spotkań jednak było więcej, ponieważ też więcej jakby się działo takich spraw ogólnoorganizacyjnych, bo przechodziliśmy przez taki moment, że nasz właściciel niemiecki Commerzbank wystawił mBank na sprzedaż i to było takie przesilenie właśnie pod koniec 2019 roku i na początku 20 do początku pandemii, tak? Tak wtedy Commerzbank odstąpił od sprzedaży mBanku, bo kurs akcji bardzo spadł, no i nie opłacało im się już sprzedawać, tak? No jeszcze nastąpił wybuch tych spraw frankowych w dużej skali, więc to obciążyło bardzo wyniki banku i tam jakby od tej sprzedaży na razie odstąpiono. No a jakby ten temat ewentualnej sprzedaży, no to on bardzo zajął pracowników, no były też spotkania, były też, my zadawaliśmy pytania, co się będzie działo po ewentualnej sprzedaży, kto będzie reprezentował pracowników i tak dalej, co by jakby się przydarzyła jakaś restrukturyzacja, tak? No to tam w tej ustawie o zwolnieniach grupowych Rada Pracowników też jest wymieniana jako ten kolejny organ, jeżeli nie ma związków zawodowych, to wtedy my byśmy byli organem do konsultacji dla strony, czyli dla strony tutaj nowego właściciela, tak? A propos pakietów dla pracowników. Jasne. Tak a dalej. Dwa inne zadania, no to, działania, no to jest to, co obiecałem, czyli no, pojawiły się te nasze wpisy regularne, tak? Na początku co miesiąc, później jak nastąpił ten czas pandemiczny, no to były rzadsze, bo jakby no mniej się trochę też działo, tak? Jak już mBank przeszedł w marcu 2020 roku na pracę zdalną, gdzie 85% pracowników pracuje w domach, tylko około 15% jest w siedzibie łódzkiej i warszawskiej łącznie. Tak więc jakby tych spraw było mniej przez jakiś okres, no później znowu trochę tych spraw się pojawiło więcej, no bo po kilku miesiącach jakby pracowania w domu, no zaczęły się tam pojawiać jakieś właśnie tematy oczekiwań pracowników względem pracodawcy, no to znowu jakby uaktywniliśmy też naszą działalność zadawania pytań czy przekazywania jakichś informacji do pracodawcy, tak? To jest ta jedna rzecz, że to czyli druga w sumie, tak, że to mają pracownicy to miejsce, w które mogą zajrzeć. No aktualnie tam
ponad 550 osób obserwuje naszą tą podstronkę, czyli każdy wpis, który jest robiony, ta osoba zobaczy na swojej tablicy, bo to ta tablica intranetowa mBanku działa podobnie trochę jak Facebook, tak? To Facebooka bardzo wiele osób ma, no to wie, że tam na tej tablicy, tej ogólnej, pojawiają się wpisy naszych znajomych, tam to, co obserwujemy, zalajkowaliśmy, tak? No i oczywiście pojawiają się wpisy sponsorowane, tak? No to u nas powiedzmy, że tymi wpisami sponsorowanymi są wpisy komunikacji wewnętrznej, czy tam Departamentu Zarządzania Organizacją, który ma ten priorytet, tak? Jego wpisy się ustawiają na samej górze, a te wpisy pracowników spadają niżej, tak? Mhm. No i trzecie działanie? Trzecie działanie, no, które odróżniło, no powiem panie Rafale szczerze, no, to czwarta kadencja, ale został uchwalony na przykład regulamin Rady Pracowników po raz pierwszy. Tak więc wcześniej nie było regulaminu wewnętrznego, a pierwszej Radzie Pracowników nawet udało się wynegocjować z pracodawcą porozumienie, czyli ten taki dokument, który troszkę szerzej rozpisuje kompetencje, uprawnienia Rady, proces negocjacyjny. Więc jakby no, ta pierwsza Rada miała duże osiągnięcie, bo niewiele Rad Pracowników ma w Polsce porozumienie. Myślę, że zdecydowana mniejszość z tego, co jak brałem udział na tych konferencjach Rad Pracowników, to prawie nikt tego porozumienia nie ma, tak? A to czasami się przydaje. A państwo to prowadzili. No dobrze. Panie Mariuszu, teraz jakby zmierzając do nowego wątku w mBanku, co się takiego zadziało w ostatnim miesiącu, dwóch? Znaczy, jakby chyba doszliśmy do jakiegoś kresu możliwości konsultowania spraw, tak? Bo jakby są z nami sprawy konsultowane, to jakby mimo wszystko nadal niewielkie znaczenie ma nasze zdanie, tak? I opinia. Czy tak, z nami, coś, czyli z Radą Pracowników. Tak. Jakby to, co przekazujemy, jakby odbijamy się troszkę od ściany. Nawarstwiło się jakby wiele różnych problemów. Też jakby problemów płacowych, bo były obniżenia premii, zamrożenie płac w zeszłym roku, które trwa, nie ma podwyżek wynagrodzeń, czy do dziś dnia formalnie nie ma, tak, żadnej akcji podwyżkowej. I no, nie będę tutaj ukrywał, tak, z grupą kilkunastu pracowników zawiązaliśmy związek zawodowy, aby mieć tą większą moc negocjacyjną, już nie tylko konsultacyjną, tylko tak jak wskazują przepisy odpowiednich ustaw, wręcz to prawo do zawierania różnego rodzaju porozumień, tak. I rozumiem, że to było duże wydarzenie, ponieważ do tej pory związku zawodowego w mBanku nigdy nie było, tak? Znaczy, dowiedziałem się, że ponad 20 lat temu przez chwilę jakiś związek zawodowy był, ale nie wiemy, nie znam historii, nie wiem do końca, jak to się zakończyło. W każdym razie ten związek zawodowy no, nie przetrwał próby czasu i jak były jedyny raz zwolnienia grupowe w mBanku chyba w 2002 roku, to tego związku zawodowego nie było, bo tam nie miał kto wtedy właśnie negocjować dla pracowników żadnych rzeczy, tak więc tylko tyle się historycznie dowiedziałem, że formalnie nie jesteśmy pierwszym związkiem zawodowym, no ale na pewno od 20 lat pierwszym. No przecież wtedy 20 lat temu to nawet nie było jakby mBanku, tak, bo to był Brebank. Jasne, a proszę mi powiedzieć, czy to było wyzwanie duże dla państwa, takie, no właśnie, wyzwanie duże z podjęciem decyzji, że warto tutaj założyć związek? Tak, znaczy wie pan, jest zawsze taki strach, że
założenie związku zawodowego może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla pracowników, którzy będą w tym komitecie założycielskim, tak, grupie założycielskiej. I to rzeczywiście nie było łatwe, tak, żeby taką grupę osób, które jakby to myślenie odłoży trochę, tak, że no, to też to na etapie tutaj zakładania związku zawodowego, jeżeli jakby się nie wyjawi tożsamości, tak, no to pracodawca jakby tej tożsamości członków, założycieli nie ma możliwości poznać, tak, formalnie i prawnie, skutecznie, więc tutaj, no, ale wiadomo, że jak to w Polsce, no są różne metody i każdy nad pewnymi rzeczami się zastanawia dwa razy. Nie było łatwo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, od półtora roku my nie widzimy się w pracy ze sobą, tak więc nie ma żadnych spotkań. W związku z koronawirusem, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Tak więc tutaj to otwarcie na pracowników w siedzibie. Znaczy teraz jakby postępuje, bo teraz pracodawca niedawno nawet zwiększył możliwość przychodzenia do pracy do 30% dostępności miejsc na danym piętrze. No ale jakby teraz chętnych nie ma. Teraz się odwróciło. To powiem szczerze, że właśnie nie ma chętnych do powrotu do biura, będzie jakby znowu w drugą stronę. Aktualnie pracodawca ogłosił, że po prostu będzie wprowadzony model pracy hybrydowej i od przyszłego roku będzie obowiązywał tam w różnych jakichś układach 2 bądź 3 dni w pracy. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Panie Mariuszu, a jak zareagował zarząd na informację o powołaniu związku zawodowego? Zarząd banku zareagował niedowierzaniem. Potem po tygodniu od wysłania zawiadomienia otrzymał, znaczy datował na 29 września pismo, które tam na początku października na adres związku dostaliśmy w oczekiwaniu na jak najszerszą listę dokumentów wszystkich założycielskich związku, aby dalej zaproponować jakieś formy kontaktu, ale dopiero po tym, jak się zapoznają z całą dokumentacją, tak? Więc to ogromne jakby jakieś niedowierzanie. No ja po tym tygodniu, jakby, gdzie nie było żadnej reakcji, zamieściłem takie ogłoszenie prywatne w intranecie, że właśnie został utworzony związek zawodowy i bank został o tym powiadomiony. No i w odpowiedzi na tą informację dzień później też komunikacja wewnętrzna banku jakby potwierdziła, że takie zawiadomienie zostało do banku wysłane i teraz będą oczekiwali dodatkowych dokumentów i jak będą mieli te dokumenty, jakieś informacje, to wtedy przekażą pracownikom dalsze informacje. Tak? No ale jakby do dnia dzisiejszego jeszcze dalej się na ten temat nie wypowiadali. Rozumiem. Czyli niedowierzanie, że po 20 latach pracownicy tutaj w tej formie się zorganizowali. A może mi pan przypomnieć właścicielem, kto jest w banku, w sensie to, jakby narodowości? Spółka matka to jest niemiecki Commerzbank. No właśnie, bo to tak. W Frankfurcie. Tak sobie przypominam różne teksty, no, nie znam tej sytuacji dokładnie, ale tak jak w różnym czasie w przeszłości analizowałem sytuację zorganizowanych pracowników w Niemczech, pisaliśmy o tym też większy tekst w jednym z raportów o radach pracowników, no to tam ta współpraca między związkami zawodowymi, radami pracowników, a
szefostwem firm jest, no, można by ją podawać jako przykład dobrej współpracy, gdzie się liczy z głosem zorganizowanych pracowników biznes. No więc tutaj trochę to tak mi tutaj się nie spina. Nam też. Powiem szczerze, że to jest dziwne. W Commerzbanku są związki zawodowe takie ogólnoniemieckie sektora bankowego. Jest Europejska Rada Pracowników, jest Rada Pracowników Commerzbanku. Tam bodajże mają stałe jakby spotkania cykliczne z zarządem, ci przewodniczący tych podmiotów. Nawet jak Commerzbank ogłosił ogromne zwolnienia grupowe, taki plan na 3 lata, to tam już jakby wszystko było wyliczone, bo tam mają właśnie te jakieś układy zbiorowe, jakieś umowy popodpisywane, tak więc jakby każdy etat jest dokładnie wyliczony, ile będą odprawy kosztowały, bo tam aż 10 tysięcy ludzi ma być przez 3 lata zwolnionych, tak? Bo Commerzbank jest strukturalnie niedochodowy, tak? Tam ciągle co roku jest strata. No tam stary jakby system jest, dużej liczby placówek, trochę to inaczej wygląda niż w Polsce, tak więc tam są właśnie ogromne koszty. No i stąd potem była też ta informacja o tym, że jakby pieniądze na odprawy, tam ponad miliard euro dla tych pracowników ma być przeznaczone, no to pojawią się ze sprzedaży banku, tak? W jakiejś niedalekiej przyszłości. No jakby tutaj te informacje oczywiście się krzyżują. Najpierw byliśmy wystawieni na sprzedaż, potem ta sprzedaż była wycofana z informacją, że cały czas jakby jesteśmy tą perłą w koronie, tak? Jedyną częścią przynoszącą duże zyski, tak? No ale jakby nie ma innego planu na razie na zdobycie pieniędzy na te odprawy, tak? No chyba, że ten plan zwolnień zostanie ograniczony, tak? Rozumiem. A wracając do reakcji w firmie, tak, to teraz jakby pan mógł powiedzieć, jaka była reakcja pracowników na informację o tym, że powołany został związek zawodowy? Już mówię. Jakby ja ogólnie jestem mile zaskoczony, bo jakby otrzymałem kilkadziesiąt, na te podane w tym ogłoszeniu adres mailowy i telefon, otrzymałem właśnie kilkadziesiąt maili z takimi zapytaniami, jak to wygląda, jakie plany, jak można się przyłączyć, jak nie maile, to też jakby też kilkadziesiąt osób tylko kontaktowało się telefonicznie i później jakiś kontakt mailowy prosiło, tak? Tak więc jakby zainteresowanie jest. Oczywiście no nie jesteśmy na razie przygotowani od tej strony, że nie mamy tego wpisu w KRS-ie, więc jakby nie możemy założyć konta w banku, bo nie mamy NIP-u, REGON-u, takie polskie administracyjne bolączki, że ten proces trwa. Bo rozumiem, że proces w Krajowym Rejestrze Sądowym jeszcze rejestracji trwa, tak? Tak. Od 14 września mamy złożone wszystkie dokumenty i to trwa. Mimo prób przyspieszania, proszenia, teraz akurat pracownicy sądów strajkują, tak, bo też chcą podwyżek, więc też nie jest to łatwy okres, ale rozumiemy doskonale problematykę, więc po prostu spokojnie trzeba czekać na sądy. To nie jest korporacja, że jest jakiś konkretny termin rozpatrzenia sprawy, na zasadzie niestety, jak będzie zrobione, tak będzie zrobione, i musimy pokornie i spokojnie czekać. Jasne. Mam nadzieję, że się to dosyć szybko rozstrzygnie pozytywnie, i będziemy mogli wyjść szerzej, bo też nawet mieć własną stronę internetową, to też jakby ten związek musi w tym obrocie gospodarczym zaistnieć, tak, a nie tylko w prawnym w ramach kodeksu pracy, tak?
No właśnie miałem spytać, jakie pan w tej chwili widzi największe wyzwanie przed państwem tutaj? Znaczy, największe wyzwania, no to jakby dotarcie do pracowników z informacją o tym, jak już nawet będziemy mieli tą stronę internetową, tak? No bo tutaj pracodawca piętnuje jakiekolwiek formy wykorzystywania intranetu do przekazywania informacji. No i nie jest to jakby prawnie uregulowane zbyt dobrze, więc rzeczywiście jest z tym problem. Teoretycznie związki zawodowe, które tam od lat działają w innych bankach czy w dużych firmach, mają tak zwane takie fizyczne tablice związkowe, no ale one jakby są w różnych miejscach przedsiębiorstwa, tylko czasami gdzieś przy wejściu, a zazwyczaj gdzieś są na samym końcu przedsiębiorstwa, tam gdzie nikt nie dociera już, bądź na jakiejś ostatniej ścianie, w ostatnim skrzydle budynku, bądź hali produkcyjnej, tak, więc też liczymy się z tym, że my też możemy dostać tablicę fizyczną w jakimś niezbyt popularnie odwiedzanym miejscu, a dwa, no nadal 85% pracowników nie chodzi do biura, ani w Łodzi, ani w Warszawie, więc no, i tak mało kto by to zobaczył, więc w tej chwili tylko internet wchodzi w grę. I nawet jeżeli byśmy wystąpili o to, co tam powiedzmy przysługuje, czyli jakieś biuro w siedzibie firmy, to co tam ustawa o związkach zawodowych tam umożliwia, no to nadal wracamy do tego tematu, że nie ma po prostu pracowników w firmie, więc będzie ciężko dotrzeć bez rozreklamowania tej utworzonej strony, adresu mailowego, telefonu, tak? Więc no tu będziemy na pewno, to jest ogromne wyzwanie, żeby w ramach nowoczesnych mediów dotrzeć do tych 6 tysięcy pracowników z informacją, że jesteśmy, że można się z nami skontaktować, że można do związku dołączyć, a jest to bardzo ważne, no żebyśmy no, jak najszybciej albo stabilnie zwiększali jakby liczebność, abyśmy mogli się stać związkiem reprezentatywnym w zakładzie, bo wtedy no, jakby nabędziemy pełnię praw, które daje ustawa o związkach zawodowych, tak? No bo na razie jesteśmy po prostu zakładową organizacją związkową, mamy szereg uprawnień, ale nie jest to pełnia, tak? Którą chcemy osiągnąć, tak? No chcemy osiągnąć reprezentatywność, co ułatwi nam później działalność, tak? Bo wtedy łatwiej nawet będzie nam po prostu walczyć o różnego rodzaju prawa dla pracowników, tak? No i silniejsza pozycja negocjacyjna. Dobrze, to ostatnie pytanie. Tak. Jakby pan miał jakieś rady dla pracowników w innych firmach, którzy chcą się organizować na rzecz działań dla firmy, traktowane jako dobro wspólne, bo rady pracowników czy związki zawodowe, jeżeli mają zdrowy rozsądek i trzeźwo działają, no to po prostu traktują firmę jako dobro wspólne, a nie jako wroga. Tak, i powiem szczerze, że właśnie no, też taki jakby jest plan. Jakby ja bym bardzo chciał właśnie, żeby tutaj zwiększyła się to myślenie o tym, że no jakby to jesteśmy jednością, tak, tutaj, no bo jakby bez pracowników nie będzie silnego pracodawcy, nie będzie miał dochodów, przychodów, zysku, tak, i tej partycypacji u nas brakuje, ale jakby ja widzę, że no brakuje też po prostu tego, że ludzie mało się ze sobą spotykają, mało rozmawiają, tak. Teraz przez tą pandemię wydaje mi się, że jeszcze większy brak zaufania jest, tak, w kontaktach, bo już zostają tylko właściwie telefony albo jakieś takie narzędzia teamsowo-skype'owe, tak, i te kontakty są płytkie, jakby ludzie boją się szczerze wyrazić swoje zdanie. No a to potem powoduje właśnie tak, wydaje mi się, że frustrację, niezadowolenie, jakby nie widzą ludzie tego sensu, że można próbować razem
doprowadzić do tego, żeby lepiej im się pracowało w firmie, tak? No bo ja mam taką właśnie wizję, że tu chodzi o to, żeby po prostu nam, pracownikom mBanku, lepiej się pracowało, a jak będzie się nam lepiej pracowało, to przecież firma jeszcze więcej na tym skorzysta, zyska, zarobi, tak? Więc to jest tak jakby taka ta przewodnia myśl, ja bym dawał taką radę, żeby ludzie nie bali się ze sobą rozmawiać, tak? I próbowali się dogadywać. Jak chodzi o rady pracowników, jakby one mniej działają na pracodawcę, w takim sensie pracodawca jakby może mniej negatywnie na to spoglądają, no bo te rady pracowników to jest, są organem konsultacyjnym i mniej się ich pracodawcy boją, ale za to radę pracowników jest ciężej założyć, tak? Bo trzeba zebrać 10% załogi z deklaracją imienną, z imienia i nazwiska, że chcą, aby pracodawca zrobił wybory do Rady Pracowników, tak? Teoretycznie łatwiej jest założyć związek zawodowy, bo potrzeba tylko 10 pracowników, tak? Czyli no, w tych większych firmach łatwiej jest zebrać 10 osób niż 10% załogi, tak? No a w tych mniejszych, tak, no to wydaje się, że te 10%, tak, no to do 100 osób to jest podobna liczba, tak, bo to jest 10 osób. I ja bym polecał próbowanie właśnie rozpoczynania takiej działalności, bo też mam znajomych, którzy pracują w firmach, gdzie nie ma ani związku zawodowego, ani rady pracowników i nikt o interesy socjalne, czy jakby takie niedociągnięcia z punktu widzenia pracownika, że jakby te jego prawa są troszeczkę omijane bądź naginane z kodeksu pracy, to nikt o to nie dba, tak? Jeżeli jakby pracownicy sami o to nie zadbają, no to wiadomo, że pracodawcy no będą korzystali z tego nie na zasadzie jakiejś złości, tylko na zasadzie takiej, że mogą, tak? A chociaż powiedzmy, że nie powinni tego robić, no ale jakby no tak działa wolny rynek, tak, że tam, gdzie można coś robić i nie spotyka się z tego tytułu konsekwencji, to te działania trwają, tak, więc no ja bym, tak jak patrzę na moje doświadczenia, radziłbym próbować, tak, nie poddawać się, na pewno wszędzie są gdzieś jakieś osoby, które starają się być takimi osobami typu społecznikowskiego, tak, że będą chciały wspólnie działać, tak, dla jakiejś wizji, dla większego dobra, tak. Więc ja bym tylko powiedział, że warto spróbować. Raczej żadnych negatywnych konsekwencji nie powinno to nikogo spotkać, tak? Taka próba utworzenia rady pracowników, tak? Albo związku zawodowego, tak, znaczy tak nie powinno być, no z tym związkiem zawodowym może być gorzej, lepiej go utworzyć wśród zaufanych osób i w ciszy, tak, bo tutaj reakcja taka alergiczna może być ze strony jakiegoś pracodawcy, który się będzie po prostu obawiał związku zawodowego, jeśli no ma dużo, tak kolokwialnie powiem, za uszami, tak? No bo będzie się obawiał później konsekwencji. No ale to mówię, to zawsze warto pójść do jakiegoś prawnika, który przygotuje. Przy związku zawodowym jest dużo dokumentów, oto jeszcze taka rada praktyczna, jest dużo dokumentów, które trzeba załatwić, napisać, dopilnować i dobrze by było mieć fachową pomoc. Przy Radzie Pracowników jest o wiele łatwiej i ta ustawa jest krótsza i wymagania dużo mniejsze, więc to taka rada praktyczna dla słuchaczy, że warto próbować, może nawet rozpocząć, nawet ja bym powiedział, na moim doświadczeniu jakby, że ta Rada Pracowników to jest taki wstęp, tak? To jakby trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, tak? Żeby może pójść dalej, ale to też jakby nie zamykam drogi, bo można zacząć od razu od związku zawodowego, tak? To też
można skorzystać z pomocy dużych centrali związkowych. My tą drogą jakby ze znajomymi nie poszliśmy. Teraz nie wiem, czy bym tak postępował. Może jednak byłoby łatwiej, ale jest to też jakieś rozwiązanie i te duże centrale związkowe na pewno ułatwiają też drogę do utworzenia związku zawodowego w firmie. Więc to też jest taka rada praktyczna. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Mariusz Ławnik, członek Rady Pracowników w mBanku i członek zakładowej organizacji związkowej w mBanku. Panie Mariuszu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Już za tydzień, w każdy wtorek się go publikujemy. A dzisiaj mówię już Państwu do widzenia, dobranoc, w zależności od tego, kiedy Państwo będą tego słuchać. I do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!